przejść na tę stronę. Słuchajcie, koniec wolnego generalnie. Na ten temat już więcej nic nie będę mówił, bo to jest bez sensu. Generalnie niepokoi mnie tylko to, że tyle czasu to trwało, a to oznacza, że bez internetu można żyć. Co mnie strasznie zadziwia. No ale nic. Z czym jedziemy dzisiaj? Kojarzycie na pewno człowieka, który nazywa się Günter Grass, noblista, pisarz, poeta, autor sztuk, zasłużony obywatel Gdańska, wielbiony przez wszystkich, prawie jak Wisława Szymborska swego czasu, gwiazdor, generalnie autorytet moralny, który przez lata strasznie piętnował nazizm, nazistów, wojnę i tak dalej. Otóż ten człowiek, słuchajcie, żeby wprowadzenie takie jeszcze dalej zrobić, zawsze opowiadał o tym, na przykład jak papież Polak umarł, on zawsze zaczął wspominać o tym, jak to po wojnie zaraz w jednym z obozów jenieckich spotkał dzisiejszego papieża, czyli Benedykta XVI. Spotkał go w obozie jenieckim dla żołnierzy Luftwaffe, no bo przecież obaj służyli w Luftwaffe. Obaj. Ciekawe, czy Benedykt XVI w ten sam sposób służył Luftwaffe z Günter Grass. A dlaczego on tak mówi? No dlatego, że w 2006 roku Günter Grass w jednej ze swoich wtedy wówczas nowych książek, zdaje się, nosiła tytuł Przy obieraniu cebuli, przyznał się do tego, że jednak tak niekoniecznie był żołnierzem Luftwaffe, tylko słuchajcie, był żołnierzem 10. Dywizji Pancernej Waffen-SS Frundsberg. Oczywiście mówię, że był tam siłą wcielony, co jest główną prawdą, gdyż dotarli. Może do Frundsberga to trafił nie z własnej woli, ale jakoś z tego powodu nie był nieszczęśliwy. Gdyż dotarli historycy do danych, które jasno wskazują, że w listopadzie 1944 roku młody Ginterek zgłosił się do punktu werbunkowego Kriegsmarine, gdyż strasznie chciał jeszcze popływać trochę na ubotach. No ale na Pomorzu, zgłosił się do takiego punktu werbunkowego na Pomorzu, gdyż facet pochodzi z Gdańska. No ale okazało się, że Kriegsmarine już jakby nie potrzebuje go zbytnio, a jako że w tym czasie w rejon Pomorza została przerzucona z Ardenów właśnie 10. Dywizja Pancerna SS Frundsberg, no to Günter Grass został do niej przydzielony i słuchajcie, walczył dzielnie w okolicach Szczecina na Wale Pomorskim. W kwietniu 1945 roku na przykład ta dywizja walczyła z drugą armią Wojska Polskiego pod Bałcem, czyli pod Budziszynem. I tam w czasie tych działań pod Budziszynem Günter Grass został ranny. I do czego dążę? No wtedy nas straszne oburzenie na całym świecie. Jak on mógł, kurwa, w SS służyć? Jak on mógł? Taki autorytet moralny się okazało, że wszystkich, kurwa, okłamywał i wodził za nos przez tyle lat. I on Nobla mu chcieli chyba zabrać nawet, kurwa. W każdym razie odbyło się parę spontanicznych, w cudzysłowie, wieców palenia jego książek. Zastanawiano się w Gdańsku u nas, czy nie odebrać mu honorowego obywatelstwa miasta Gdańsk. Nawet nie wiem, czy mu nie odebrali. W każdym razie, do czego dążę właśnie, bo się cały czas mnie wkurza, jak tam ta dzieciarnia lata teraz i drzepały. No ale ciężko jest to ogarnąć w okresie świątecznym łebków. Próbowałem ich zapchać mazurkami i jajami, ale się gotowanymi na ciepło, ale się nie udało niestety, jak widać. No i o co chodzi? No i teraz Günter Grass parę dni temu w jednej z niemieckich gazet, słuchajcie, napisał wiersz, który po prostu, no, prawie wywołał wojnę. W wierszu tym Günter Grass, słuchajcie, dopierdzielił się do Izraela generalnie. Wiersz nazwał Dlaczego milczę? I słuchajcie, jeszcze nie ma pełnego przykładu profesjonalnego tego wiersza, przynajmniej ja takiego nie znalazłem. Znaczy, wiersz, przepraszam, ma tytuł Co należy powiedzieć? I w wolnym tłumaczeniu on tam pisze coś takiego. Dlaczego dopiero teraz mówię w podeszłym wieku i przy użyciu resztki atramentu, że mocarstwo jądrowe Izrael zagraża i tak już kruchemu pokojowi na świecie? On tam również krytykuje dostawę do Izraela kolejnej łodzi podwodnej z Niemiec.
podkreśla również, że jest bardzo związany, po prostu kocha Izrael, że jest związany z Izraelem. Domaga się w tym swoim wierszu, żeby rządy obu państw, czyli Izraela i Iranu, dopuściły nieograniczoną i stałą kontrolę izraelskiego potencjału atomowego i irańskich obiektów jądrowych przez instytucję międzynarodową. No i generalnie pisze takie rzeczy, no, o których chyba każdy logicznie myślący człowiek też myśli w ten sposób. No ale co się stało? Jako, że Günter Grass, czyli człowiek, którego dawniej wszyscy słuchali, nawet do niedawna również, wspomniał coś o Żydach, a wcześniej był w Waffen-SS, no to się zaczęła rozpierducha. Centralna Rada Żydów w Niemczech od razu określiła wiersz mianem agresywnego pamfletu agitacyjnego, że jak ten wstrętny faszysta i SS-man może zabierać głos, demonizując Izrael. Że w ogóle ten wiersz przeinacza fakty, bo przecież Izrael jest państwem pokojowym i nie zagraża pokojowi. A poza tym, że Iran uciska własny naród i wspiera międzynarodowy terroryzm. No i generalnie zaczęli na niego jechać. Na całym świecie ruszyli się Żydzi, organizacje żydowskie i nie tylko, również autorytety moralne, bardziej z lewej strony, że tak powiem, życia publicznego. Jak to należy? Ja nie rozumiem, o co chodzi. A, w ogóle Izrael zakazał Günterowi Grassowi wjazdu na jego teren. Został persona non grata w Izraelu, słuchajcie. W ogóle strasznie są oburzeni wszyscy. Czyli ciekaw jestem, jak by wyglądała ta sytuacja, gdyby Günter Grass nie przyznał się swego czasu, że jednak służył w Waffen-SS. Nie był miłującym pokój żołnierzem Luftwaffe, który w ogóle nie strzelał do nikogo. Jakby to było, jakby na przykład Wisia Szymborska taki wiersz napisała, świętej pamięci Wisława Szymborska. Czy też by została tak zjebana przez organizacje żydowskie? No nie wiem. Generalnie denerwuje mnie to, że robi się z tego jakieś wielkie halo. Gość powiedział rzeczy oczywiste i raczej takie dosyć, wydaje mi się, zgodne ze zdrowym rozsądkiem. No ale kurna, został zajechany. Co o nim pisali? Utwór Grassa to podłość i wstrętny wiersz. Ocenił niemiecki krytyk literacki, uwaga, Marcel Reich-Ranicki. Notabene urodzony w Polsce gość, który przetrwał getto warszawskie. Kolejny pisarz, Rolf, jakiś tam Hachtu, Huch, czy innych, chuj wie tam kto to jest. Ale w każdym razie, jeżeli go cytują, to znaczy się, że jakiś znaczny niemiecki artysta napisał: pozostałeś tym, kim stałeś się dobrowolnie, SS-manem, który przez 60 lat milczał o swojej przeszłości. Wstydzę się głupoty Grassa. I tak bla bla bla. Wstydzę się głupoty Grassa, który chciałby zablokować dostawy niemieckich łodzi podwodnych do zagrożonego unicestwieniem Izraela. No kurna, Izrael zagrożony unicestwieniem, słuchajcie. Oczywiście wiersz Gintera Grassa prawdopodobnie zostanie włączony do kanonu lektur szkolnych w Iranie. Irańczycy są zachwyceni, chwalą niemieckiego pisarza za pisanie prawdy. W cudzysłowie oczywiście moje pisanie prawdy. Napisali nawet do zachodnich mediów, minister jakiś tam od spraw kultury Iranu napisał, że ma nadzieję, że wiersz obudzi uśpione sumienie Zachodu. No i teraz tak, czy nie sądzicie, że rola autorytetu moralnego to jest dość niewdzięczna rola? Czy nie wydaje wam się, że to jest tak, że autorytet moralny jest ok, jest dobry, jeżeli mówi dobrze o nas, a jeżeli powie coś, z czym się niekoniecznie zgadzamy, to jest B? To jest taka typowa moralność Kalego. I to jest takie typowe podpinanie wszystkiego, bo to jest podpinanie pewnej niezgody na sytuację w Izraelu pod antysemityzm. Nie wiem, być może Günter Grass jest antysemitą ukrytym, no, albo nienawidzi Żydów, albo coś. Ale to jest dokładnie ten sam mechanizm, słuchajcie, że wystarczy tylko skrytykować cokolwiek o Izraelu. Jest przypinana wam łata wstrętnego antysemity, faszysty, hitlerowca, SS-mana, zabójcy i tak dalej. No nic.
Ciekawe, czy grupa specjalna Mossadu już wyjechała, by wykonać zadanie specjalne polegające na likwidacji tego przebrzydłego SS-mana za karę i ku przestrodze. Na razie.